jest zadowolenie z tego, że uczymy się języka polskiego i to nas zagrzewa, prawda? No i proszę bardzo. Dzisiaj mamy taki temat: życzenia, mianownik i przymiotnik liczby mnogiej. Pozdrawienie, imienitelne i podjeszcze mnożytelne числа. I chyba nie będziemy tracić czasu, będziemy zaczynać, prawda? Proszę bardzo. Jak pamiętamy, liczba mnoga ma dwa rodzaje. Rodzaj męskoosobowy i rodzaj niemęskoosobowy, prawda? Kto pamięta, na czym polega różnica rodzaj męskoosobowy i rodzaj niemęskoosobowy? Męskoosobowy to rodzaj... Jaka jest osobliwość rodzaju męskoosobowego? To rodzaj, gdzie jest chociażby jeden mężczyzna, prawda? To ród, w którym jest chociażby jeden mężczyzna. Rodzaj męskoosobowy. I proszę, do uwagi Państwa przedstawiam mianownik liczby mnogiej, rodzaj męskoosobowy, rzeczownik, imię susistwitelne, rzeczownik. Mamy następne końcowe literki spółgłoski. U nas jest следующие się konieczne osnowy согласne. T, P, N, St, D, H, które zmieniają się w liczbie mnogiej w mianowniku na następujące literki. T, ci, ch, ci, d, dzi, st, ści, n, nie, p, pi. Przykład, proszę Państwa. Mnich, manach, mnisi, manachi. Sąsiad, sąsied, sąsiedzi, sąsiedzi. Turysta, turist, turyści, turisty. Mężczyzna, musina, mężczyźni, musiny. Student, student, studenci, studenty. Proszę zwrócić jeszcze raz uwagę. Zmieniają się końcowe literki tematu i zmieniają się nas konieczne osnowy słowa. H na ści, d na dzi, sta, ści, na, ni, t, ci. Idziemy dalej. Jeśli mamy następne literki, c, c, j, ż, l, sz, c, ż, to dodajemy końcówkę e. Na przykład gość, goście, gość, goście. Żołnierz, żołnierze, soldat, soldaty. Nauczyciel, nauczyciele, uczyciel, uczyciela. Złodziej, złodzieje, wór, wory. Kibic, kibice, balilsik, balilsiki. I proszę bardzo, końcówka y. Kiedy mamy końcówkę y? Kiedy u nas zakończenie y? Jeśli mamy końcowe literki r, k, c, g. R zmienia się na r, z, y, k na c, y, g na z, y, c na c. Przykład. Dyrektor, dyrektorzy. Dyrektor, dyrektora. Kolega, koledzy. Druk, druzja. Polak, polacy. Polak, polaki. Chłopiec, chłopcy. Parień, parni. I proszę bardzo, czy mamy jakieś pytania, czy nie? Wobec tego. Jest jakieś pytania? Rodzaj męskoosobowy. Nie ma pytań. Idziemy dalej. Mianownik liczby mnogiej, rodzaj męskoosobowy. Toże samy rod, męskoosobowy, imienitelny padierz mnożytelne числа, rzeczownik, imię susistwitelne. Jeszcze może być okończenie owie. Kiedy u nas okończenie owie? Kiedy mamy końcówkę owie? To proszę Państwa, jeśli mamy nazwy grzecznościowe, wierzliwe nazwanie, na przykład pan, panowie, gospodin i liczba mnoga, pan, panowie, uczeń, uczniowie, wróg, wrogowie, Bóg, bogowie, widz, widzowie. Dalej, końcówka owie jeszcze występuje, jeśli to dotyczy pokrewieństwa. A kończenie owie u nas jeszcze kiedy? Kiedy to u nas rzecz idzie o krewnych związkach, pokrewieństwo, radztwo. Ojciec, ojcowie, wuj, wujowie, mąż,
mężowie, syn, synowie. Ojciec, pamiętamy? Ojciec, wuj, dziadzia, mąż, mąż, syn, syn. Jeszcze mamy końcówkę owie, kiedy chodzi o tytuły i godności, tytuły i zwanie. Na przykład profesor, profesorowie, minister, ministrowie, król, królowie, paź, paziowie. Tak. I proszę, jeszcze niektóre narodowości. Jeszcze u nas niektóre nacjonalności się odnoszą. Na przykład Serb, Serbowie, Fin, Finowie, Belg, Belgowie. To właśnie ja bym jeszcze co powiedziała, co by jeszcze сказала относительно окончания ове. Это у нас окончание очень специфическое. То есть все слова, которые у нас имеют окончание ове, это у нас больше как исключение. То есть их нужно запоминать каждое отдельное слово на память. Есть какие-то закономерности общие. Видите, вот у нас вежливые названия, родство, титулы и звания, некоторые национальности. Но все равно из каждой этой группы, например, национальности, у нас может быть окончание не только ови, а и другие. То есть лучше все-таки методом запоминания. Угу. Договорились. Умовилишьмы еще по-польску. Idziemy dalej. Mianownik liczby mnogiej, imienitelny padierz, mnożystynowa czysła, rodzaj żeński, uwaga, i niemęskoosobowy. Niemęskoosobowy, kto pamięta, co to za rodzaj? Kto pamięta, co to za rod taki? Niemęskoosobowy. Niemęskoosobowy. No, rodzaj żeński, niemęskoosobowy. To grupa ludzi, gdzie nie mamy żadnego mężczyzny. Grupa ludzi, gdzie u nas jest nie tu ni jednego mężczyzny. To u nas, co może być? Женщины, дети, животные, nieżywe przedmioty, prawda? Jeda, все, остальное tylko nie mężczyzny, nie ludzie, nie mężczyzny. Собачки тоже в этой группе, правда? Потому что собачки хоть могут быть по половому признаку мужского рода, так сказать, но они не мужчины, не люди, не męskoosobowy rodzaj. Proszę bardzo, kiedy mamy końcówkę y, когда у нас окончание y, widzimy tutaj wokół napisane literki, to znaczy jeśli słowo kończy się na tę literkę, będzie końcówka y. Jeśli u nas słowa последнее согласной основы słowa будет следующий d, t, h, m i tak dalej, будет окончание y. Например, на przykład. Кот, коты, домб, дембы, телевизор, телевизоры, нотес, нотесы, стул, столы, склеп, склепы. Pamiętamy, co to znaczy domb? Что значит дуб? Что значит дуб? Дуб, домб. Co to znaczy склеп? Что значит склеп? Склеп. Magazin, dobrze. Co to znaczy stół? Stół. Stół, świetnie. Notes. Notes to jest. Co to jest? Notes. Bloknot. Świetnie. Proszę, końcówka E, okończenie E. Kiedy mamy końcówkę E? Kiedy u nas okończenie E? Jeśli mamy następne końcowe literki tematu, spółgłoski, jeśli u nas следующие согласные, konieczne основy, Ń, l, sz, ś, ź i tak dalej. Widzimy tutaj, widzimy gdzieś ani wokół okończenia e napisane. To znaczy będzie końcówka e, znaczy będzie okończenie e. Przykład. Koń, konie. Kosz, kosze. Słoń, słonie. Talerz, talerze. Pałac, pałace. Pałac, dworzec. Talerz, tarielka. Słoń, słon. Kosz. Корзина, конь, конь. И концовка «и», właśnie. Kiedy mamy końcówkę «и», когда у нас окончание «и». Если мамы такие литерки «г» люб «к». Если у нас последние основы «г» или «к» согласные, значит будет окончание «и». Например,
Aha, jeszcze proszę, mamy wyjątek. У нас есть еще окончание, как правило, о женском и не мужском роде. Ale widzimy tutaj, właśnie stosuje się rodzaju żeńskiego, odnosi się do żeńskiego rodu. Kość, kości. Zgodnie z prawem byłoby u nas zakończenie e, prawda? No, kość, kości, myśl, myśli, odpowiedź, odpowiedzi, część, części, rzecz, rzeczy, mysz, myszy. To warto zapamiętać. Eta stoi zapomnieć, prosta. I idziemy dalej. Właśnie końcówka nasza i, okończenie i. Przykłady. Szklanka, szklanki. Próg, progi. Pająk, pająki. Droga, drogi. Próg, to parok. Pająk, pauk. Droga, szklanka. To chyba słowa znane, prawda? Prawda. Proszę bardzo, idziemy dalej. Mianownik liczby mnogiej, rodzaj nijaki. Именительный падеж множественного числа, средний род, рзачовник, имя существительное. Мамы едно концовке, концовке А. У нас одно окончание, окончание А. Напшикват. Поле, поля. Музеум, музея. Окно, окна. Море, можа. Гимназиум, гимназия. Biurko, biurka. Co to znaczy morze? Kto pamięta? Kto powie, co to znaczy morze? Morie, хорошо. A biurko? Biurko? Письменный стол. Dobrze. Ale proszę Państwa, mamy wyjątek. U nas jest исключение. Jeśli słowo kończy się na mię, widzimy przykład ramię, plecio, liczba mnoga będzie taka, ramiona, ramię, ramiona, plecio, pleci, plemię, plemiona, widzimy, tak? Miona, dodajemy jeszcze miona. I jeśli słowo kończy się na enosowe, szczenię, na przykład, sinok, szczenię, liczba mnoga to szczenięta. Piskle, pisklęta, pcieniec. Piskle, pisklęta. Widzimy wydzielone końcówki, to proszę je zapamiętać. Widzicie u nas wydzielone okończenie, proszę ich zapomnieć. Idziemy dalej. Mianownik liczby mnogiej, rodzaj męskoosobowy, przymiotnik. To, że imienny падеж множественного числа, род лично мужской, но часть речи прилагательная, имя прилагательное. To proszę bardzo, mamy takie końcówki. Pi, na przykład skąpy, skąpi, żadnej, żadny je. Słaby, słabi, słaby, słabyje. Niemy, niemi. Uczciwy, uczciwi. Uczciwy, to czesny. Niemy, niemoj, jak wy już poняли. Miły, mili, miły, miłyje. Dorosły, dorośli. Wzrosły, wzrosłyje. Prosty, прости, простой, простые. Млоды, млодзи, молодой, молодые. Лысы, лыщи, лысый, лысые. Далее, прошу, еще мамы злы, жли, плохой, плохие. Następное слово голодны, голодни, голодный, голодные. Глухи, глущи, глухой, глухие. Богаты, богачи, богатый, богатые. Młодши, młодши, моложе, один человек моложе и множественное число моложе. Кто-то, например, младший сын и младший сыновья, правда? Сын моложе или более молодой и более молодые сыновья.
To proszę bardzo, еще раз. Когда у нас следующее чередование основ? Это у нас касается именно мужчин, родзай мэнско особовы. Зрозумелище? Понятно? Родзай мэнско особовы. То дотыче мэншчизн, касается мужчин. Добже. Идеме далей. Высокий, высоцы. Высокий, высокие. К, изменяще на цы. Drogi, drodzy, дорогой, дорогие. G zmienia się na dzy. Mądry, mądrzy, mądry, mądrye. R zmienia się na ży, tak? Mądry, mądrzy. Otóż, jeśli wszystko jasne, idziemy dalej. Jeśli wszystko понятne, idziemy dalsze. Ale bez wymiany. Без чередования. Смотрите. Глупый, глупый, если речь идет о мужчине. Глупый без вымяны. То есть глупый – это и глупый, один глупый, и глупый – глупые. Формы такие же. Глупый, глупый. Кохаёнцы – любящий. Какой-то мужчина один – любящий. Кохаёнцы – любящие. Множественное число. Цудзы – чужой. Цудзы – чужие. Охочи, jeden człowiek охочи, охотный, охочи, liczba mnoga, охотные. Boży, jeden człowiek, jeden mężczyzna, Boży, Boży, liczba mnoga, Bożyj, Bożyje. A jeśli żęsina? Dobre pytania, do kobiety jeszcze dojdziemy. K żęsinie się my przyjdziemy, dobieramy się. Proszę bardzo. Stosownie mężczyzn. Wszystko jasne. A teraz na mężczyzn. Понятно? Dobrze. Idziemy dalej. Mianownik liczby mnogiej, rodzaj niemęskoosobowy, przymiotnik. To właśnie dotyczy kobiet. Это касательно женщин. Niemęskoosobowy, это, как мы помним, род, gdzie u nas все, 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 только nie мужчины. Prawda? Женщины, собачки, котики, транспорт, машины видим здесь, да? Живые предметы, неживые, только все, 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 только nie мужчины. Род за niemęskoosobowy. I proszę bardzo, mamy końcówkę E. Jedyna końcówka, końcówka E. Единственное окончание, окончание E. Jeśli mamy KG, końcowa literki, KG, konieczne osnowy, согласne, значит, my jeszcze dodajemy bukawkę I, I, E będzie. Na przykład. Drogie, дорогие, дорогие, drogie samochody, sukienki, komputery, bilety, torebki. Widzimy, tutaj nie ma mężczyzn. Здесь в этом перечне нет мужчины, правда? Самоходы, машины, платья, компьютеры, билеты, сумочки. Дорогие, окончание ИЭ. Мондре, мудрые. Мондре, девчины, бабчи, дети, девушки, бабушки, дети. Дети, кстати, обратите внимание на вот эту вот форму. Это у нас род не лично мужской, немецко-особовый. Дети – то род за немецко-особовый. Хотя там могут быть хлопчики, здесь могут быть в этой группе мальчики, но это у нас грамматическая форма не мужского рода. Нелично мужского рода. Дети. Мондре. Мудрые. Если бы были мужчины у нас мудрые, мы бы как сказали? Монджи. Правда? Р меняется на РЗИ. Монджи. А если не мужчины, значит окончание Э. Мондре. Глупые. Глупые. Глупые псы, кузинки, сестры, матки и так далее. Глупые собаки, кузины, сестры, мамы и так дальше. Все, что касательно не мужчин. Глупые, глупые. Если бы были мужчины, было бы глупи, потому что пи не меняется, правда? Высокие, высокие, высокие кобеты, дети, шафы, джева и так далее. Wszystko tylko nie mężczyźni. Все только nie мужчины. Wysokie. Końcówka E. I ostatni przykład. Bogate. Bogatyje. Bogate przyjaciółki, nauczycielki, emerytki. Bogatyje podrugi, uczycielnicy, pensjonierki.
Все, что относится к не мужчинам, богатые, богатые. Если бы были мужчины, как бы было? Богачи, так? Богачи. Богачи, мужчины, не знаю, там, приятели, например, научители, эмеричи. Так, szczególnie nauczycielki, ktoś tam pisze, особенно учительницы богатые. No, to taki przykład. Idziemy dalej. Tak. Aha, dalej mamy zadania, to proszę bardzo. Jeszcze chciałabym, dzisiaj przygotowałam testy, przygotowałam testy dla Was. Chciałabym zrobić te testy i sprawdzić, czy jasne, czy nie, to co ja przed chwilą próbowałam wytłumaczyć. Chciałabym rozebrać się, понятно, или nie, to, co ja chciałam minutę назад Wam объяснić, rozkazać. To proszę bardzo, zaczynamy nasze testy, zaczynamy nasze testy. Tak, zaczynamy, zaczynamy. Czekamy na pierwsze pytanie, ждём первого вопроса. Tak. I proszę Państwa, mamy w nawiasie dwa słowa. Polski architekt w liczbie pojedynczej. U nas jest dwa słowa w jednym числе. Polski architekt. Można сказать, polskie architektory. Polski architektor, polskie architektory. Zaprojektowali w tym roku 20 domów mieszkalnych w centrum miasta. No i proszę, jaka poprawna forma? Zaprojektowali w tym roku 20 domów mieszkalnych w centrum miasta. Polscy, polski architekt to jeden, prawda? I no proszę, jeszcze pół minutki poczekam. No i poprawna forma to oczywiście forma C. Polscy architekci. Dlaczego polscy architekci? Bo architekt, końcowa literka to T. Konieczne osnowy to T, prawda? T zmieniaje na ci. Polscy architekci. Ski zmienia się na sy, bo to mowa o mężczyznach. Речь идет о мужчинах, значит у нас меняется основа слова. Ski меняется на сы, прилагательное, и существительным ты меняется на чи. Польцы архитекчи. Запроектировали в этом году 20 домов мешкальных в центре города. Otóż идем dalej. Drugie pytanie. Tak, w nawiasie mamy niemiecki geolog. Niemiecki geolog w zeszłym tygodniu pracowali przez 15 godzin na dobę. Niemieckie geologi работали na прошлой неделе 15 часов в сутки. No i jaka poprawna odpowiedź? Какой правильный ответ? To, proszę Państwa, oczywiście poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Niemieccy geolodzy. Geolog, znowu taki, to u nas forma mużska, prawda? Geolog. Choć może być żeńszyna, no to u nas gramatyczna forma. Forma słowa mużska, geolog. On.
To znaczy niemieccy geolodzy. Niemieccy geolodzy w zeszłym tygodniu pracowali przez 15 godzin na dobę. Prawda? Tak. Idziemy dalej. Idziemy dalsze. Trzecie pytanie. Trzeci вопрос. Widzimy w nawiasie krakowski turysta. Нужно сказать, krakowskie turysty zabłądzili w Tatrach. Zabłądzili w Tatrach. Zabłądzili w Tatrach. Kto tam zabłądził? No i oczywiście poprawna odpowiedź to odpowiedź. Odpowiedź C. Krakowscy turyści, krakowskie turysty zabłądzili w Tatrach, prawda? Krakowscy turyści zabłądzili w Tatrach. Tak, dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalsze, trzecie. Czwarte pytanie, przepraszam. Czwarty вопрос. Widzimy w nawiasie popularny dziennikarz, popularny żurnalist. Przeprowadzili wywiad z polskim piłkarzem. Można сказать, popularny futbolist, żurnalisty wzięli interwiu u polskiego futbolista. Przeprowadzili wywiad z polskim piłkarzem. Przeprowadzili wywiad z polskim piłkarzem. Kto? Oczywiście to forma będzie A, prawda? Popularni dziennikarze. Jeśli mamy RZ, jeśli u nas jest konieczne osnowy RZ, ż, to dodajemy końcówkę E. My dodajemy kończenie E. Popularni dziennikarze. Tak, idziemy dalej. Idziemy dalej. Piąte pytanie, piąty вопрос. Pospieszny pociąg Warszawa-Kraków i Warszawa-Wrocław spóźnią się o 10 minut. Нужно скорые поезда Warszawa-Kraków, Warszawa-Wrocław opozdają na 10 minut. No i proszę bardzo. Skóry pojazda. Pojazda, to u nas mężczyzny ili nie? Podumajcie, хорошо. Pojazd to choć i mężski rod, no to nie mężczyzna, prawda? Nie człowiek. Bez usów, bez barody, nie mówi. Pojazd, znaczy to kończanie. Если у нас не мужчина, то у нас окончание в прилагательном. Какое? Одно оно. Окончание. Окончание «э», правда? Поспешне почонги. Скорые поезда. Поспешне почонги. Варшава-Краков и Варшава-Вроцлав спужнёше о 10 минут. Tak, dobrze. I przechodzimy do ostatniego pytania, ostatni вопрос. Pytanie numer 6. Nasz dyrektor są bardzo zdecydowanymi i odpowiedzialnymi osobami.
нужно сказать, наши директора очень решительные и ответственные лица. Наши директора. Директор – это форма мужского рода, правда? Директор. Хоть и может быть женщина, но грамматическая форма мужского рода – директор. То концовка, pamiętamy, że zmieniamy temat. Помним, что мы меняем основу слова, правда? То есть последний согласный. А что на что меняем, вспоминайте. Ну. То, oczywiście, będzie wariant D. Nasi dyrektorzy. Dlaczego tak jest? Jeśli to mężczyzna dyrektor, to SZ zmienia się na SI, prawda? Jak u nas było młodszy, młodsi, czy starszy, starsi. Nasz, nasi. Dyrektor R zmienia się na RZI. Dyrektorzy, dyrektora. Otóż dziękuję wszystkim, kto brał udział. Спасибо всем, кто принимал участие в тестах. Przechodzimy do naszej prezentacji. Przechodzimy do prezentacji. Tak, i proszę bardzo. Mam jeszcze dla Państwa zadania. U mnie jest jeszcze dla Was zadanie. Proszę wybrać odpowiednią formę przymiotnika. Wybierzcie prawidłową formę imienia przylagательного. Bardzo mi się podobają, a dalej w nawiasie czarne, czarni, samochody. O czym trzeba pomyśleć? O czym można podumać? Samochody. Co takie samochody? Maszyny, da? Значит, форма правильная. Czarne. Drugie pytanie. To są miłe, mili chłopcy. Chłopcy это кто? Или что? Это парни. Правильно. Правильная форма мили. То są mili chłopcy. Trzy. Czekają na was nasi nauczyciele. Nauczyciel to nie nauczycielka, prawda? Nauczyciel to mężczyzna. Nasi. Czekają na was nasi nauczyciele. Koty są inteligentne, inteligentni, a psy są wierne, wierni. Koty są inteligentne, a psy są wierne, prawda? Da. Bo koty, psy to nie mężczyźni, to nie musiny, to żywotne, to nie ludzie, prawda? Koty są inteligentne, a psy są wierne. Końcówka E. Dalej. Dobre, dobrzy, przewodnicy są bardzo zajęci. Хороший экскурсоводы очень заняты. To jaka forma, jakie słowo? Dobre czy dobrzy? Przewodnik to mężczyzna, prawda? Ekskursowód. Dobrzy. 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 Przewodnicy są bardzo zajęci. Dalej. Niebezpieczne. Niebezpieczni bandyci są poszukiwani przez policję. Opasne bandity rozyskiwające policję. To jaka forma? Niebezpieczne czy niebezpieczni? To mężczyźni, prawda? Bandyta, to on. Niebezpieczni. Niebezpieczni bandyci są poszukiwani przez policję. Idziemy dalej. W tej restauracji pracują tylko, w tym restauracji pracuje tylko grzeczne, grzeczni kelnerki. Kelnerka. To kto? Kelnerka. Oficjantka, prawda? Żęsina, nie musina. W tej restauracji pracują tylko grzeczne. Jeśli nie musina, kończanie jedno, a kończanie E. Grzeczne kelnerki. 8.
Odpowiedzialne, odpowiedzialni lekarze cały czas byli z chorym. Ответственные врачи все время были с больным. Если врач, лекарь, то мужчина, правда? Odpowiedzialni, odpowiedzialni lekarze cały czas byli z chorym. Dobrze, idziemy dalej. Podane w nawiasie słowa proszę zamienić na liczbę mnogą. Podane w skobkach słowa proszę zamienić na mnożyczne число. W tej sali leżą chore dziecko. W tym zali leżą больные дети. W tej sali leżą chore dzieci. Dobrze. Zielone jabłko, jedno, są zwykle kwaśne. Nóżka zielone jabłki, obyczne kisłe. Zielone jabłki, zielone jabłko. Liczba mnoga, mnożyczne число, jeśli u nas речь nie o мужчинах, окончание прилагательным одно, окончание «e», prawda? Значит, так и остается без изменений. Зелёное яблоко. Яблоко. Яблоко то оно, о, изменяется на а. Зелёное яблоко. Далее. Малое звеже. Маленькое животное. Боюще люди. Нужно сказать, маленькие животные боятся людей. Боюще люди. Малое. Zwierzęta. Dobrze. Małe zwierzęta. Boją się ludzi. Dalej. Wysoka góra są niebezpieczne w zimie. Można powiedzieć, wysokie góry opasne zimą. Tak. Wysokie góry. Wysokie góry są niebezpieczne w zimie. Dalej. Wszystkie. Ciężka praca, na przykład wszystkie ciężkie roboty były wypełnione soldatami. Wszystkie ciężkie prace zostały wykonane przez żołnierzy. Wszystkie ciężkie prace zostały wykonane przez żołnierzy. Dalej, daleka podróż są męczące. Można сказать, dalekie путешествия мучительные. Путешествие to у нас, соответственно, не мужчина, правда? Подруж, подруж to ona w języku polskim. Далекie подруже. Далекie подруже są męczące, prawda? Dalekie podróże są męczące. Dzisiejsza gazeta, сегодняшняя газета podają nowy skład rządu. No, сказать, сегодняшние газеты подают новый состав правительства. Dzisiejsze gazety. Dzisiejsze gazety podają nowy skład rządu. Tak. I dalej. To są porcelanowa filiżanka, farfurowa ciaszka z XVIII wieku. To farfurowe ciaszki z XVIII wieku. To są porcelanowa końcówka. Jeśli to dotyczy wszystkiego oprócz mężczyzn, jeśli to u nas касается всего, кроме мужчин, значит окончание одно. Окончание «e». Порцеланове филижанки. Порцеланове филижанки z XVIII wieku. I dalej. Stare zdjęcie, stare fotografie wywołują miłe wspomnienie. Stare fotografie, można сказать, wyzywają miłe wspomnienie. Stare zdjęcia, prawda? Stare zdjęcia wywołują miłe wspomnienia. Stare zdjęcia wywołują miłe wspomnienia. Wyzywają miłe wspomnienie. Dobrze, idziemy dalej.
Podane w nawiasie słowa proszę zamienić na liczbę mnogą. Proszę zamienić na mnożyste число słowa w скобках. На стене висел, на стене висят. Нужно сказать ценные картины. Ценный образ то один. На стене висел. Ценные образы. Długий спацер, долгая прогулка. Поправляю ми самопочуче. Долгие прогулки, длинные прогулки улучшают мое самочувствие. Двуге спацеры. Двуге спацеры поправляю ми самопочуче. Далее, желтый шарик, желтый шарфик со найтанше. Нужно сказать, желтые шарфики самые дешевые. Жёлтые шарики. Так. Жёлтые шарики са найтанше. Добре. Вшендже спредавано найновший календарь. Везде продают самые новые календари. Вшендже спредавано яке календарь. Да? Какие календари? Najnowsze kalendarze. Tak. Wszędzie sprzedawano najnowsze kalendarze. Magda kupiła swoim dzieciom najlepszy komputer. Magda kupiła swoim dzieciom самые лучшие komputery. Magda kupiła swoim dzieciom najlepsze komputery. Ры. Добре. Компьютер то не мужчина. Компьютер не мужчина, хоть и мужской род, мы ничего не меняем. То есть основу слова мы не меняем. Р так и остается Р. Просто добавляется окончание И. Магда купила своим детям найлепше компьютеры. В тим склепе юж спредали праве вшистке червоный телефон. В этом магазине уже продали почти все красные телефоны. Червоний телефон то один, да, красні телефони. Червоне телефони, правда? В тим склепі юж спредали праві всі червоні телефони. Швітне, дякую, йдемо далі. Подане в навіші слова, прошу замінити на лічбе много, замінити на множественне число. Чи, далі, цудзоземець. Иностранец, нужно сказать, эти иностранцы, чи добре знаю язык польский, хорошо знают польский язык, чи цудзожем, памятаем хлопец, хлопцы, цудзожемец, цудзожемцы, чи цудзожемцы добре знаю язык польский. В этом фильме старый актер играю молодых людей. В этом фильме старые актеры играют молодых людей. В этом фильме актер, то не акторка, правда? Актер то мужчина. Стажи актори. В этом фильме стажи актеры играю молодых людей. Далее, працовиты керовца, венцей зарабяю. Работящий водитель, значит, во множественном числе, венцей зарабяю, больше зарабатывают. Працовичі керовці вінцей зарабяю. Працовичі керовці. Далі, вірний приятель завше могу на себе лічить. Нужно сказати, вірні друзі завжди можуть рассчитывать на друг друга. Вірний приятель то мужчина, правда? Приятель то не приятелька. Верні, приятель,
Wierni przyjaciele zawsze mogą na siebie liczyć. Wierni przyjaciele zawsze mogą na siebie liczyć. Dalej, wysoki pan usiądą z tyłu. Wysokie gospoda siadą zzadu. Usiądą z tyłu. No. Wysok zmienia się na jaką literkę? K zmienia się na jaką букву, jeśli речь o мужчинах? Na cy, prawda? Wysocy panowie. Wysocy panowie usiądą z tyłu. I szóste, wrocławski kibic. Wrocławski болельщик. Сказать, во множественном числе вроцлавские болельщики приехали до Кракова на матч. Приехали в Краков на матч. Приехали до Кракова на матч. Кто? Вроцлавцы, кибицы. Правда? Вроцлавцы, кибицы. Если мамы «ц», końcówkę «ц», то пишемы po literce C, końcówkę E. Końcówka E, wrocławscy, kibice. Dobrze, idziemy dalej. Proszę zamienić na liczbę pojedynczą. Zamienić na jedynstwne число. Głupie odpowiedzi, głupie odpowiedzi. Kaskać głupy odpowiedź. Głupia odpowiedź, prawda? Głupia odpowiedź. Awangardowe idee. Awangardne idee. Jedna to będzie awangardowa idea. Awangardowa idea. Antyczni bogowie. Antyczny bóg. No, antyczny Bóg. Antyczny Bóg. Niepotrzebne rzeczy. Nienużne wieści. Kaskać nienużna wieść. Niepotrzebna rzecz. Niepotrzebna rzecz. Niepotrzebna rzecz. Towarzyscy mężczyźni. Drużystwinne musiny, drużylubne musiny, towarzyscy mężczyźni. Jeśli to jeden, jeśli jeden, to będzie towarzyski mężczyzna. Towarzyski mężczyzna. Uparci synowie, uparte synowia. Jeśli jeden, to jaki syn? Uparty syn, oczywiście. Uparty syn. Zarozumiali dziennikarze. Dziennikarz, to kto? Żurnalist, tak? Zarozumiali dziennikarze. Jeden to zarozumiały. Zarozumiały dziennikarz. Źli pacjenci, plechi pacjenty. Jeden to zły pacjent, prawda? Zły pacjent. Czarujący goście. Czarujący goście. Jeden to czarujący gość. Oczarowatelny gość, prawda? Czarujący gość. Dobrze, poćwiczyliśmy trochę. Idziemy dalej. Proszę zamienić na liczbę pojedynczą. Proszę, znów to samo. Trudne zadania. Trudne zadanie. Jaka skala? Trudne je. Zadanie je. Jedno. Trud. No, trud. Trudne zadanie. Dobrze. Trudne zadanie. Ambitne uczennice. Ambitne uczennice. Jedna to ambitna uczennica. Ca. Ambitna uczennica. Ładne imiona. Krasiwe imiona. Kaskać krasiwe imię. Ładne
imię, prawda? Ładne imię. Starzy dziadkowie, stare dzieduszki. Kaska jest stary dzieduszka. Один. Stary dziaduszka, stary dziadek, oczywiście. Słodkie ciasta, jedno to słodkie ciasto, prawda? Słodkie ciasto. Silne ramiona, silne plecy. Kaska, silne plecio. Silne ramię. Silne ramię. Młodzi posłowie. Młody posły. Kaskać, młody posł. Młody poseł. Młody poseł. Młody poseł. Małe akwaria. Malinki akwariumy. Malinki akwarium, один. Ma. Małe akwarium, prawda? Małe akwarium. Ciepłe skarpetki, ciepłe noski, kaska, ciepły nosok. Ciepła skarpetka. Ciepła skarpetka. Dobrze, otóż dziękuję za udział w ćwiczeniach. Спасибо za участие w naszych упражнениях. Przechodzimy do następnej informacji. Życzenia. Пожелания. Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Пожелания по поводу, по случаю Рождества и Нового Года. Боже Народzenie to Рождество. Najczęściej używane życzenia to, proszę Państwa, częściej всего употребляемые пожелания. Czego możemy życzyć? Co my możemy żelać na Рождество? Proszę bardzo, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku. Co to znaczy pomyślność? Udacia, tak? Radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku. Szczęścia, siedzie, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku. Idziemy dalej. Drugie życzenie. Po prostu można powiedzieć tak, prosto można powiedzieć tak, najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne, same lepsze pożelanie praźniczne i nowogodnie, tak? Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Można kartkę napisać, na przykład, tak? Co można krótko napisać z takim pożelaniem. Paru słów, no, będzie przyjemna. Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Jeszcze czego możemy życzyć? Miłych, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku. Miłych, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku. Jeszcze możemy życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku, na przykład. Najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku. Z okazji eta posłuchaju. Oraz eta i. Najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku. Nadchodzącego наступающего, да? I ostatnie, wesołych świąt i jeszcze szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych prazników i szczęśliwego Nowego Goda. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. To właśnie najbardziej rozpowszechnione takie życzenie, to same rozpowszechnione pożelanie, to można sobie wziąć na uwagę i korzystać z nich. Można sobie zapomnieć ich i pользować się w budущем. Idziemy dalej. Życzenia z okazji Wielkanocy. Wielkanoc to Pascha. Pożelanie po случаю Paschi, po случаю праздника Paschi. Proszę bardzo. Smacznego jajka. Możemy powiedzieć, Polacy tak często używają tego wyrażenia, smacznego jajka. Dokładnie to brzmi jak wkusnego jajca, ale rozumiemy, o co chodzi, prawda? Понимаем, о чем идет речь. Smacznego jajka. Polak też może powiedzieć zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych.
zdrowych i miłych prazników paschalnych, zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych. Też można powiedzieć wesołego Alleluja. Bardzo rozpowszechnione wyrażenie, очень rozpowszechnione wyrażenie u nich, wesołego Alleluja. To też można zapamiętać i korzystać, to, że można zapomnieć i pользować się nim. Jeszcze można powiedzieć radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych. Radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych też często się używa. I ostatnie, wesołych świąt i mokrego śmigusa dyngusa. Wesołych prazników i mokrawa śmigusa dyngusa. To właśnie polskie święto śmigus dyngus. O czym idzie rzecz? Śmigus dyngus. To poniedziałek wielkanocny, to paschalny poniedziałek. Święto polega na tym, że niezamężne dziewczyny w tym dniu są oblewane wodą. W ten dzień niezamężne dziewczyny często bywają oblite wodą. To jest, jeśli nie zamężem, można попадаешь в группу риска быть облитым в этот день водой, то попросту, oczywiście takie święto pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza, ale o co chodzi? O to, że dzisiaj już obecnie w Polsce oczywiście nikt nikogo nie oblewa wodą, сейчас уже в Польше никто никого водой не обливает, może tylko tak trochę, żeby uczcić to święto, może немножко tylko, разве чтобы вот wspomnieć ten praźnik drewni, no, конечно, tak z wiedra nikt nikogo nie obliwa, ale istnieje taki zwyczaj, żeby Państwo wiedzieli, существует taka tradycja, żeby wy znali, śmigus dyngus, wesołych świąt i mokrego śmigusa dyngusa. I właśnie jeśli ktoś zostanie oblany wodą, jeśli kogoś obalił wodą, to to считалось к счастью. To oczywiście mogło zapewnić i zdrowie, i szczęście, i pomyślność dla tej osoby, która zostanie oblaną wodą. To proszę bardzo, taki ciekawy, wesoły zwyczaj polski. Idziemy dalej. Życzenia z okazji urodzin i imienin. Пожелания по случаю дня рождения и именин. Najczęściej to oczywiście ktoś już pisał w czacie, kto to już pisał w czacie. 100 lat, prawda? 100 lat, nawet piosenka taka jest, można odnaleźć w internecie, posłuchać. Także piosenka taka jest, można znaleźć w internecie, posłuchać. 100 lat nazywa się, 100 lat. Jeszcze co Polak może powiedzieć? Wszystkiego najlepszego, всего самого хорошего. Сразу вам скажу, что вот наше выражение русское «с днем рождения», буквально поляки так не говорят с уродинами. Это будет калька с русского языка, то есть запомните, самые два распространенные – это «сто лет» и «вшисткего найлепшего». Еще можно добавить «вшисткего найлепшего» с оказии уродин, например, по случаю дня рождения. Но чаще всего эта фраза «вшисткего найлепшего» или «сто лет», как у нас «с днем рождения», у них «сто лет» или «вшисткего найлепшего». Jeszcze jakie takie rozpowszechnione wyrażenie? Najserdeczniejsze życzenie urodzinowe na przykład. Самое сердечное поздравление по случаю дня рождения. Najserdeczniejsze życzenie urodzinowe czy imieninowe. Tak kilka słów, ale też będzie przyjemnie. Jeszcze właśnie, czego możemy życzyć w języku polskim? Что еще мы можем желать по случаю дня рождения? Życzę ci szczęścia, radości, szczęścia, zdrowia i radości. Życzę ci szczęścia, zdrowia, radości. Желаю тебе счастья, здоровья и радости. To chyba takie trzy najgłówniejsze życzenia, prawda? Same główne pozdrowienia, pożelanie, szczęście, zdrowie i radości. Może też zapamiętać i w przyszłości korzystać z tych wyrażeń. Życzę ci szczęścia, zdrowia, radości. Jeszcze czego możemy życzyć? Życzymy ci wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Zawód, jak my pomnim, to profesja, prawda? Значит, что у нас получается? Желаем тебе много успеха в жизни лично i профессиональной. Życzymy ci wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, prawda?
I ostatnie, co przygotowałam, to życzę Ci dużo pieniędzy, wygranej w Toto Lotka, skończenia studiów, znalezienia dobrej pracy. Żelaję Ci mnogo pieniędzy, wygrasza w Toto Lotka, loteria u nich taka polska, Toto Lotko, skończenia studiów, okończenia obuczenia, znalezienia dobrej pracy, находки хорошей работы, найти хорошую работу желаю. Życzę Ci dużo pieniędzy, wygranej w Toto Lotka, skończenia studiów, znalezienia dobrej pracy. Otóż, proszę Państwa, jeszcze mam takie życzenie. Życzę Wam spełnienia marzeń, realizacji planów, pomyślności, pociechy z dzieci. Желаю Вам исполнения желаний, исполнения мажень, реализации планов, ясно, помышленности, удачи, почехи с дети, радости от детей, почехи с дети. Życzę Вам исполнения мажень, реализации планов, помышленности, почехи с дети. Ну и идем далее. Прошу за... kwalifikować. Proszę, tam jeszcze jedna literka powinna być. Zakwalifikować. Proszę zakwalifikować wszystkie życzenia do poszczególnych kategorii. Rozdzielicie wszystkie pozdrowienia, следующие, które u nas były здесь na slajdzie, w oddzielne kategorie. Życzenia uniwersalne, универсальное пожелание, жечение формальное, формальное пожелание и жечение приватное, личное пожелание. Ну и proszę bardzo, pierwsze. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i miłej rodziny atmosfery przy choince i w blasku świec. Życzę rodzina Przeworskich. To życzenie uniwersalne, życzenie formalne, czy życzenie prywatne? Jak Państwo myślą? To życzenie uniwersalne, prawda? To możemy powiedzieć na przykład i koledze, i dyrektorowi na przykład. I drugą możemy wskazać, prawda, i dyrektoru. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Nowego Roku przesyłam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i miłej rodzinnej atmosfery przy choince i w blasku świec. A co to znaczy choinka, jeszcze chciałam zapytać. Choinka. Nowogodnia jolka, da? Jolka. Przy choince, wozli jolki i blasku świec. Świeca, świeczka, tak? I blasku świec. Idziemy dalej. Drugie życzenie. Drogi panie, uważajmy, gospodin, дорогой господин, życzę panu i całej rodzinie radosnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Jerzy Potracki. To życzenie, jeśli drogi panie, дорогой господин, to oczywiście życzenie formalne, prawda? Życzenie formalne. Trzecie życzenie. Szanowna i droga pani, przesyłam serdeczne życzenia pomyślnego i szczęśliwego nowego roku, Wanda Piekarz. To życzenie. To życzenie formalne oczywiście. To życzenie formalne, bo tutaj szanowna i droga pani, prawda? Uważajmy, droga gospodarza, szanowna i droga pani. Życzenie formalne. Czwarte, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku życzą Renata i Tomek z dziećmi. To życzenie, jakie to pożelanie? Uniwersalne, formalne czy prywatne? To życzenie. Oczywiście to życzenie uniwersalne. Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą Renata i Tomek z dziećmi. I ostatnie, piąte. Drodzy nasi, дорогие nasze.
Niech te święta upłyną Wam radośnie, a następny rok będzie dla Was lepszy. Ściskamy i całujemy, Maćkowie. Co to znaczy ściskamy i całujemy? Обнимаем и целуем. Ściskamy i całujemy. Дорогие наши, пускайте праздники, пройдут у вас радостно, а следующий год будет для вас лучший. To oczywiście życzenie prywatne, prawda? Drodzy nasze, дорогие наши. Idziemy dalej. Aha, życzenia z okazji Wielkanocy. Życzenia uniwersalne, życzenia formalne, życzenia prywatne. Pierwsze. Cześć Janek! Udanych świąt wielkanocnych, nie przejedz się i mokrego śmigusa dyngusa. Привет, Janek! Udacznych paschalnych prazników, nie переедaj, tak? Nie przejedz się i mokrego śmigusa dyngusa. Nie przejedz się, nie переедaj. To oczywiście życzenie jakie? To życzenie prywatne. Życzenie prywatne. Dalej. Drodzy Państwo, serdecznie życzymy wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych oraz dużo zdrowia. Drodzy Państwo, to życzenie formalne oczywiście, drodzy Państwo. Trzecie. Szanowna Pani Doktor, życzenia radosnych i pogodnych świąt wielkanocnych oraz zdrowia i pomyślności przesyła grupa 5. To życzenie formalne. Szanowna Pani Doktor, prawda? Dalej, życzenia wesołego Alleluja i wszelkiego dobra wraz z serdecznymi pozdrowieniami przesyła Kazimierz Grębski. To życzenie uniwersalne. To życzenie uniwersalne. Oczywiście, 5. Kochanie, lubimy je, kochanie, życzę Tobie i Justynce miłych i radosnych świąt wielkanocnych przy stole z tradycyjnym barankiem i pisankami. Bardzo za Wami tęsknię i liczę dni do powrotu. Całuję mocno, Andrzej. Co to znaczy tęsknię? Skuciaju, taskuju, prawda? Bardzo za Wami tęsknię i liczę dni do powrotu. Считаю дни к возвращению. Całuję mocno, Andrzej. To życzenie prywatne, kochanie, lubimy, prawda? I 6. Zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych serdecznie życzą Drozdowie. Zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych serdecznie życzą Drozdowie. To życzenie uniwersalne. Dobrze. I dalej życzenia z okazji urodzin. Pozdrowienie po случаю dnia rodzenia. Życzenia uniwersalne, formalne, prywatne. Proszę. Szanowny panie dyrektorze, wszystkiego co najlepsze, a więc zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym życzą z okazji urodzin frankowscy z dziećmi. To życzenie formalne. Szanowny panie dyrektorze, prawda? Dalej. Droga solenizantko, solenizantka to imieninica. Droga solenizantko, w tym tak uroczystym dla Ciebie dniu życzę Ci szczęścia, powodzenia u płci przeciwnej, dobrych zarobków, atrakcyjnych wycieczek, szalonych dyskotek i serdecznych przyjaciół Danka. Co to znaczy powodzenia u płci przeciwnej? Powodzenia. U płci przeciwnej, no, kto odgadnie? Co to znaczy płeć przeciwna? Przeciwopalożny pół, tak? I co to znaczy powodzenia u płci przeciwnej?
Udacie jest przeciwположnym polem, tak? Powodzenia u płci przeciwnej. Dobrych zarobków, atrakcyjnych wycieczek, wycieczka, ekskursje, szalonych dyskotek, słowa dyskoteka i serdecznych przyjaciół. To oczywiście życzenie jakie? Życzenie prywatne. Dalej. Droga Pani, z okazji urodzin przesyłam Pani wiele życzeń. Zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, pogody ducha i życzliwych ludzi w Pani otoczeniu. Niech omijają Panią większe zmartwienia, a drobne nieuniknione niepowodzenia będą krótkotrwałe. To oczywiście życzenie formalne. A co to znaczy zmartwienie? Niech omijają Panią większe zmartwienia. Пускай обходят вас стороной большие огорчения, да, переживания, zmartwienia, a drobne, nieuniknione niepowodzenia, nieudaci, niepowodzenia będą krótkotrwałe, będą krótkimi, niedlitelnymi. I czwarte. Samych szczęśliwych dni, sukcesów pracy i życiu osobistym oraz realizacji planów z okazji imienin życzą Zalewscy. To życzenie uniwersalne, prawda? Sukces eta успех. Pamiętamy, pomnim, tak? Samych szczęśliwych dni, sukcesów pracy i życiu osobistym oraz realizacji planu z okazji imienin życzą Zalewscy. Otóż, Szanowni Państwo, i ja też życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt Nowego Roku i Bożego Narodzenia, chociaż będą jeszcze niedługo, można powiedzieć niedługo i jeszcze na odwrót długo czekać. To znaczy dwa tygodnie jak najmniej, prawda, jeśli u nas i nie tak bystro nie nastąpią, no i nie tak już długo осталось ждать. Nowogodnich prazników. Życzę Wam wszystkiego samego lepszego. Oczywiście spełnienia wszystkich marzeń i spełnienia wszystkich życzeń, żeby wszystko było tak, jak tego chcecie. Żeby było wszystko tak, jak Wy tego chcecie. To dziękuję za uwagę, za dzisiejszą lekcję, za dzisiejsze zajęcie i czekam już w nowym 2015 roku. Żdu Was już w nowym 2015 roku. Cześć, pa, do widzenia.